będziemy zaczynać. Jeszcze zanim wszyscy usiądą, to przede wszystkim dzięki, że zostaliście tak długo. Jest już mega późno. Też jestem zmęczony, więc doceniam naprawdę, że chce się wam jeszcze troszkę wiedzy pozyskiwać. Mam nadzieję, że wasze jakieś tutaj plany tego, co byście chcieli się dowiedzieć, uda mi się spełnić. Ja będę mówił o serverless. Zanim przejdę, a póki jeszcze sobie siadacie, to takie mniej ważne informacje. Ja jestem Michał Kurzeja, jestem współzałożycielem Acesto i też tam odpowiadam za technologię. Stąd też zainteresowanie tym serverless w ogóle, bo staramy się dobierać technologię tak, żeby jak najlepiej rozwiązać problemy, które ma klient, czyli pomimo, że jesteśmy firmą, która pracuje w PHP i Symfony, to zawsze patrzymy mocno pod kątem projektu, czy może nie wykorzystać czegoś jeszcze. Dla osób z Wrocławia lub z okolic co jakiś czas udaje mi się zorganizować, współorganizować Wrocław Symfony Group. Co prawda ostatnio idzie nam to słabo, ale obiecuję poprawę w tym roku. Jakieś spotkania będą, niekoniecznie o Symfony, ale o tematach może bardziej zbliżonych do PHP. I też mam okazję współorganizować IT Corner Tech Meetup, czyli takie meetupy dosyć zbliżone do tej formy, która jest tutaj, w sensie treści. Meetupy technologiczne nie związane z konkretnym językiem, tylko na przykład z architekturą albo z bezpieczeństwem. I te meetupy są zamknięte, ale w tym roku będziemy chcieli próbnie otworzyć taki meetup, więc jakbyście mieli ochotę na takie mini Boiling Frogs, to będzie okazja i będziemy na pewno na profilu facebookowym IT Corner o tym wspominać. Dobra. Serverless jest tak. Nazwałem tą prezentację serverless, ale ta nazwa jest kłamliwa i generalnie źle określa to, o czym będę mówił. W związku z czym zacznę od małego sprostowania, ponieważ serverless po pierwsze jest złą nazwą, bo tam są serwery cały czas i są administratorzy i to nie jest jakaś magiczna sztuczka, że ten wasz kod działa na jakimś nieistniejącym tworze, który nie jest serwerem. A po drugie, samo pojęcie serverless jest szersze niż Function as a Service, o którym będę dzisiaj głównie mówić. Wspomnę też o tym, co jeszcze jest serverless, ale skupię się na Function as a Service. Zanim sobie zaczniemy o serverless, troszkę takiej historii, żeby wiedzieć, jak to się wpasowuje w rozwój naszej branży. Jakiś tam czas temu, nie wiem, powiedzmy 20 lat temu, jak pisaliśmy strony albo aplikacje webowe, to one działały bardzo często na jakimś takim pseudo-serwerze, PC-cie, pod biurkiem w firmie. Łącze było, chyba się nazywało to DSL i tam sobie serwowaliśmy strony. I później przeszliśmy na serwery już takie porządne, rakowe, w data center, których już najczęściej nie widzieliśmy. Później dodaliśmy sobie jeszcze jeden poziom abstrakcji, czyli wirtualizacja, jakieś VPS-y. Później przeszliśmy na clouda, czyli jeszcze troszkę większa abstrakcja. Od kilku lat przenosimy się na kontenery, które są kolejnym poziomem abstrakcji, tak bym to ujął. No i pytanie, jaka będzie ta kolejna abstrakcja, żeby jeszcze bardziej się oderwać od tego hardware'u, który jest tam w tle. I tak samo z tym, jak zmienialiśmy hardware, zmieniało się podejście do software'u i do tego, jak piszemy. Bo zaczynaliśmy od jakichś monolitów, później to troszkę rozbijaliśmy. No i ostatnio wszyscy twierdzą, że używają mikroserwisów, tak? Więc co jest kolejnym krokiem? Ja o mikroserwisach mówić nie będę, ale czasem mówi się o serverless jako o nanoserwisach. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, natomiast gdzieś tam w niektórych przypadkach może być prawdziwe. Ja do tego serverless podejdę tak, że postaram się przedstawić na tyle, żebyście dokładnie wiedzieli, jak to działa, jak to możecie wykorzystać i żebyście wiedzieli, że tego nie warto wykorzystywać wszędzie i w ogóle jutro czy tam w poniedziałek wszystko przerzucać na serverless, co się da, bo się do tego nie nadaje, ale świetnie się nadaje do wybranych zastosowań. Jako że sam pomysł jest dosyć świeży, to nie ma jakiejś takiej konkretnej definicji tego, czym jest serverless. I znalazłem
kilka definicji różnych firm związanych z tym ruchem. Pierwsza to jest OutZero. Oni dostarczają pewien rodzaj usług serverless i oni twierdzą, że to jest po prostu nowy trend w cloud computingu, który zmienia sposób, w jaki myślimy o pisaniu naszych aplikacji, utrzymaniu tych aplikacji. I to jest prawda. To zmienia to, jak patrzymy na nasze aplikacje i ich utrzymywanie. Natomiast kolejna definicja firmy serverless. Ciekawe, czemu są popularni. Nie, serverless to jest taki framework do pisania serverless. Także nazwa przynajmniej nie myli. I oni twierdzą, że serverless to jest jak wdrażać swoje aplikacje jako niezależne funkcje, które odpowiadają na pewne zdarzenia, a w których płacimy tylko za to, kiedy one działają i które skalują się automatycznie bez naszej ingerencji. I to też jest prawda. I jeszcze ze strony Martin Fowler, takie troszkę z innego punktu widzenia podejście, czyli architektura serverless odnosi się do kodu, który jest uruchamiany w krótkotrwałych kontenerach. I to też jest prawda, tylko to już jest dosyć mocno techniczne podejście. Dobra, więc tak jak mówiłem, sam serverless jest troszkę szerszym pojęciem, niż ja będę chciał się skupić, ale też ewoluował w czasie i jakby ten pomysł to nie jest tak, że ktoś wpadł jednego dnia, tylko to gdzieś tam rosło. I zaczęło się od takiego podejścia nazywanego backend as a service. I możecie kojarzyć, jest sporo popularnych serwisów z tej dziedziny, na przykład Parse.com, zamknięty na początku chyba tego roku wyłączyli, a gdzieś tam rok temu to ogłosili. Jest też googlowski Firebase, jest kilka innych dostawców, jak chociażby OutZero, gdzie nie musicie pisać w ogóle logowania, rejestracji użytkowników, ani ich uprawnień, tylko jakby ten serwis wam tu udostępnia przez swoje API i płacicie za ilość użytkowników aktywnych na przykład. Parse i Firebase, który działa dalej, to są takie, można by powiedzieć, troszkę bardziej rozbudowane bazy danych nierelacyjne, gdzie poza tym, że możecie zapisywać i odczytywać, to możecie też bardzo dokładnie wyspecyfikować, że użytkownik, który się łączy na przykład z JS-a albo z apki mobilnej, ma dostęp do tych danych, ale na przykład tylko odczyt, a tutaj może zapisać, a do tych danych nie ma w ogóle dostępu. I przez jakiś czas to było bardzo popularne, myślę, że do dzisiaj to jest dosyć popularne podejście do pisania aplikacji na przykład mobilnych albo single page appów w Reakcie czy w Angularze. Jest o tyle proste, że firmy, które na przykład robiły mobile, w ogóle nie musiały się interesować tym, co na serwerze, tylko kupowały sobie usługę i tam wszystko było robione za nich, nie musiały się zajmować serwerami, stąd ten serverless. To było troszkę za mało. Czasem trzeba wykonać jakiś kod i te firmy wprowadziły taką możliwość, że wpisywało się kod i kiedy on ma być uruchomiony. To były małe kawałki kodu. I teraz to, co dzisiaj przeżywa ten prawdziwy boom jako serverless, to są właśnie te małe kawałki kodu, które można uruchomić i które nazywamy function as a service i na których się dzisiaj skupimy. Sam koncept jest w ogóle banalnie prosty, ponieważ w centrum mamy funkcję, którą piszemy. Najczęściej, skupiając się na AWS Lambda, który jest z Amazona usługą i który jest najpopularniejszą usługą tego typu, on wspiera 4 języki, to jest Node, to jest Java, to jest Python i to jest C-Sharp od niedawna. Więc jako programista skupiamy się tylko na prostej funkcji, która reaguje na jakieś zdarzenie i reaguje w taki sposób, jaki chcemy. Ona może realizować jakieś zadanie, zwracać jakieś dane, tak jakby zależy już od nas. Tutaj z lewej mamy to zdarzenie. Tym zdarzeniem może być żądanie API, wygranie pliku na S3, pojawienie się zadania w kolejce, cokolwiek tak naprawdę, też wywołanie z innej funkcji. I ta nasza funkcja stara się jak najmniej robić sama, tylko jeżeli może, to korzysta z usług zewnętrznych, chociażby baza danych, z takich prostszych rzeczy, czy też autoryzacja właśnie użytkowników. Także nas jako programistę interesuje tylko ta funkcja, ona nie ma żadnego specjalnego API, nie wczytujemy żadnych bibliotek, tylko implementujemy
takie są dane wejściowe, takie są dane wyjściowe, a to, co w środku, zależy od nas. Te funkcje charakteryzują się kilkoma rzeczami, czy w ogóle serverless ma kilka charakterystyk. I pierwsza jest taka, że nie mamy dostępu do dysku. To jest nie do końca prawda, bo w AWS Lambda mamy dostęp do 512 MB w TMP, a w Azure możemy podpiąć Dropboxa, Google Drive'a, OneDrive'a i kilka innych takich dysków sieciowych i korzystać z nich po prostu tak, jak byłby to dysk. Natomiast możemy też korzystać z API. Jakby związany mocno temat jest taki, że one są bezstanowe i w przypadku niektórych języków, ja na przykład piszę w PHP, no to dla mnie nie ma takiego problemu, bo nie mam takich możliwości, ale w Javie nie mogę założyć, że zapiszę coś do RAMu i zaraz to odczytam przy kolejnym wywołaniu, bo te funkcje są bezstanowe. Tego nie będzie tam w tym RAMie przy kolejnym wywołaniu, więc nie możemy sobie na przykład cache'ować nic w ten sposób. Też nic nie współdzielą między sobą te funkcje, także o ile nie korzystacie z jakichś serwisów zewnętrznych, które po prostu oferują taką usługę. Są też krótkotrwałe i to jakby można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Ta pierwsza perspektywa i ta, z której jakby to słowo się wzięło przy opisie, wynika z tego, że te funkcje nie mogą za długo działać. One działają zwykle kilka sekund, limit w AWS-ie jest kilkanaście minut i one po prostu po tym czasie są ubijane. Najczęściej, jeżeli piszecie na przykład jakieś API, to można też założyć, że jeżeli przetwarzanie zapytania trwa dłużej niż 5 sekund, to już w ogóle nie chcecie tego zwracać, bo coś poszło nie tak, więc można zdefiniować, że po 5 sekundach zakładamy, że to się nie udało i ubijamy taką funkcję i zwracamy błąd. To jest jedna perspektywa. Druga jest taka, że te funkcje są odpalane w jakichś kontenerach i z tymi kontenerami jest tak, bo powiedziałem, że nie ma stanu, ale nie jest tak, w praktyce nie jest tak, że kontener jest uruchamiany na każde zapytanie o tą funkcję, czy na każdy trigger, tylko taki kontener jest uruchamiany i obsługuje ileś tam tych żądań. Więc teoretycznie moglibyśmy trzymać coś w tym ramie, natomiast myk jest taki, że nie wiemy, ale ile, ani ile on zapytań obsłuży, ani jaki czas będzie utrzymywany ten kontener. Nie wiemy też, po jakim czasie jakby on zostanie usunięty, zatrzymany i usunięty. No i nie wiemy też, w przypadku, kiedy to się musi skalować, mamy więcej zapytań, to też nie wiemy, na jakiej zasadzie są dorzucane kolejne kontenery. Są firmy, które mocno bazują na serverless i wiem, że oni sobie robią badania, żeby tam doszlifować trochę algorytmy i testują po prostu, wysyłają 1000 zapytań, patrzą, co się dzieje, wysyłają, potem nie wysyłają zapytań i tak dalej. Natomiast co jest najciekawsze chyba, to jest sposób, w jaki się rozliczamy za takie usługi. A rozliczamy się za taką jednostkę dosyć nową chyba, gigabajtosekundy, przynajmniej nie spotkałem się wcześniej. To jest po prostu gigabajt w czasie. Czyli jeżeli nasza funkcja operuje przez sekundę i potrzebuje gigabajt RAMu do działania, to my zapłacimy za gigabajt w sekundzie czasu. I nie płacimy za to, kiedy ona nie działa, ani nie płacimy za to, kiedy się musi skalować. Czyli jeżeli macie jakiś serwis, na przykład sprzedający książki, i przez miesiąc nikt na niego nie wchodzi, to nie płacicie nic. A jeżeli nagle zrobicie kampanię reklamową i 1000 osób wejdzie, żeby kupić tą książkę na przykład, to zapłacicie za te 1000 wywołań tych osób. A później znowu może nikt nie wchodzić i dalej nie będziecie płacić, bo jakby nie ma tego użycia pamięci RAM. Taki przykład z cennika Amazona jest taki. Jakby na początku mamy ile pamięci RAM sobie zdefiniowaliśmy, że nasza funkcja używa. Później jest ile mniej więcej sekund miesięcznie może działać za darmo, bo Amazon daje dosyć duży darmowy zestaw sekund, w których możemy działać. I później ile płacimy za 100 milisekund, ponieważ jakby rozliczanie jest w zaokrągleniu do 100 milisekund, zawsze w górę w zaokrągleniu. Czyli jeżeli działamy 20 milisekund, to płacimy za 100.
i tak dalej. I co ciekawe, w tym darmowym pakiecie od Amazona możemy działać 890 godzin w ciągu miesiąca, czyli 37 dni, o ile się nie mylę. Dodatkowo w przypadku Lambdy jeszcze jest taka opłata za wywołania same i on, pierwszy milion jest za darmo, a potem kosztuje 20 centów za milion wywołań, więc też to nie jest jakaś duża kwota. I generalnie, jeżeli chodzi o cennik, to tyle. Niespecjalnie jest tutaj nic więcej potrzebnego do rozliczeń. Aha, jeżeli chodzi o te zapytania, one może trochę dziwić, że samo zapytanie jest płatne, natomiast z racji tego, jak usługa jest rozliczana i że trochę nie mamy dostępu do serwera, to każde zapytanie jest bardzo dokładnie logowane. Kiedy przyszło zapytanie, kiedy była odpowiedź, ile trwało, ile RAMu służyło. I my mamy wgląd do tego na bieżąco, również w postaci wykresów, więc możemy dosyć łatwo sobie oszacować, jakie będą koszty. Oni też używają tego do rozliczeń, ale jakby przerzucają jakiś minimalny koszt na nas. Przykład jednej ze stron. To jest dosyć prosta strona. Można API jednym wywołać start timera na przykład 60 sekund i później sprawdzać, ile czasu zostało albo czy on się skończył. Napisana w 100% właśnie jako serverless na AWS Lambda. I tutaj wychodzi taki ciekawy przypadek. Samo wywołania tych Lambda nie kosztują prawie nic, bo 22 centy. No ale sumarycznie wyszło $11 za miesiąc działania przy tym 2,1 miliona wywołań. Dlatego, że z przodu stoi jeszcze zazwyczaj API Gateway, o którym też sobie zaraz powiemy, i on jest troszkę droższy, jeżeli chodzi o wywołania. Więc ten koszt w cenniku mógłby być troszkę ukryty. API Gateway nie ma, jeżeli wykorzystujecie do innych zastosowań Lambda, na przykład do skalowania obrazków albo do parsowania logów, bo do takich zastosowań też się świetnie sprawdza. Z racji tego, że nasze funkcje chcą robić jak najmniej, to musimy trochę je wyposażyć w dodatkowe jakieś zewnętrzne systemy. I takim pierwszym właśnie jest API Gateway. Nie wiem, czy kojarzycie wzorzec. Na wszelki wypadek krótko scharakteryzuję. To jest po prostu takie miejsce, do którego trafiają zapytania HTTP i które są przekierowywane w odpowiednie miejsca. To w sumie API Gateway Amazonowy może zwracać MOCI albo może odpalać jakieś inne adresy, czyli służyć jako proxy i może też wywoływać Lambda między innymi. Kolejną usługą, którą praktycznie zawsze będziecie używać, jest DynamoDB albo inna baza danych, która jest rozliczana, nie musicie się zajmować utrzymywaniem na serwerze tej bazy danych, tylko po prostu płacicie za użycie. I tak samo mamy usługi w większości typów, które używa się w projektach, czyli S3 do utrzymywania plików, SQS do kolejek, CloudFront to jest CDN, który można jeszcze wpiąć takie firewalle dodatkowe, żeby się zabezpieczyć przed jakimiś SQL injection i jakimiś prostymi atakami. I AWS jeszcze Cognito, to tak jak mówiłem, Auth0 do udostępniania uwierzytelniania i autoryzacji, tak samo Cognito. To jest o tyle fajne, że nie musimy w ogóle Cognito sobie wpinać w naszą funkcję, tylko możemy na poziomie API Gateway w ogóle zdefiniować, że użytkownik musi mieć jakieś uprawnienia, albo że jest rate limiting na użytkownika, albo że odpowiedź ma być cache'owana i to wszystko API Gateway za nas zrobi, także o ile przy takim prostym przekazywaniu do Lambda ta cena może się wydawać ciut duża, to tak naprawdę on daje też dużo możliwości dodatkowych. Jeżeli chodzi o architekturę, to w sumie nie odbiega ona zbytnio od tego, co robimy teraz w aplikacjach naszych i jest raczej prosta, jakby sama Lambda nie ma większego wpływu, poza tym, że dzielimy to na te funkcje. Natomiast już w ramach funkcji architektura jest dosyć zbliżona. I taki najprostszy przykład to jest klienci łączą się do naszego API, API Gateway przekazuje to do naszej funkcji serverless, ona na przykład coś pobiera z bazy danych, przelicza, no i zwraca odpowiedź. Także tak samo jakbyśmy pisali jakąś akcję, na przykład kontroler,
który robi dokładnie to samo, to ta nasza funkcja jest takim po prostu pojedynczym kontrolerem. Możemy sobie troszkę to rozbudować i taki pomysł na przykład na sklep, który jest albo single page appem, albo mobilką, możemy sobie z bazy danych wystawić dane podstawowe o produktach dla wszystkich, bez autoryzacji. Wtedy apka się łączy bezpośrednio z bazą danych, w ogóle nie obciąża jakby naszego API gateway ani serverless. Nie płacimy za to, tylko ona sobie ściąga dane, wyświetla. Natomiast w sytuacji, w której musimy coś przetworzyć albo chcemy sprawdzić, czy użytkownik na przykład nie wpisał, że kupuje 1000 produktów za 1 zł, to możemy już wtedy obsługę tego zamówienia puścić przez API gateway serverless, gdzie zrobimy walidację, sprawdzimy, czy w ogóle te produkty są i dopiero zapiszemy wynik do bazy danych, na przykład dorzucimy zamówienie. Możemy sobie troszkę rozbudować ten model i dorzucić jeszcze eventy domenowe, czyli w sumie podobnie. Jeżeli chcemy wyświetlić listę produktów, to odpytujemy bazę danych read modelu de facto, to, czyli projekcję o listę produktów. Natomiast jeżeli trafia zamówienie, to przychodzi przez API gateway jakąś lambdę, która robi walidację, sprawdza, czy w ogóle można sprzedać ten produkt. Generuje to event domenowy, trafia on do event store'a i jednocześnie możemy wrzucić do kolejki sobie ten event i inne lambdy, które nasłuchują na kolejkę, obsługują ten event i przeliczają read model. Trochę odchodząc od API, możemy równie dobrze obsłużyć zupełnie inny przypadek, na przykład strona, na której mamy obrazki. I z tych obrazków chcemy generować miniaturki. Załóżmy, że używamy S3, co jest generalnie całkiem dobrym pomysłem. Możemy wpiąć naszą funkcję serverless do zdarzenia, że pojawił się plik. On może mieć, można wymusić, że musi mieć prefiks albo jakieś rozszerzenie. Wtedy, jeżeli taki plik się pojawia, odpala się nasza funkcja serverless, robi na przykład miniaturki, wrzuca z powrotem na S3 do innego katalogu. No i nie musimy się martwić, że nasz serwer, na przykład, nie wiem, zrobimy klon demotywatorów czy czegoś innego i co się stanie, jak będziemy musieli nagle wygenerować milion miniaturek, bo złapie ten pomysł, nie? Troszkę bardziej rozbudowane podejście do tego, co wcześniej, a stosowane przez niektóre firmy do parsowania na przykład logów lub jakichś dużych plików z danymi, które trzeba przeliczyć, możemy sobie reagować na upload do S3 i jedną lambdą rozbijać to na przykład na 100 mniejszych plików, które trzeba przeliczyć i odpalać 100 różnych, jakby jednocześnie 100 różnych funkcji, które przeliczają poszczególne kawałki. I dzięki temu z jednej strony nie mamy serwera, który musimy opłacać cały czas, a z drugiej strony po prostu na te kilka sekund, które potrzebujemy, żeby to przeliczyć, mamy jakby 100 funkcji odpalonych jednocześnie, z których każda może mieć dostęp do innego procesora, innego dysku i działać dużo wydajniej niż odpalając to w procesach na jednej maszynie. Później możemy to wrzucić do bazy danych. No i teraz tak, bo da się to zrobić tak, że bierzemy sobie całą aplikację w Express.js albo w ogóle całą aplikację, wrzucamy jako jedną funkcję i jesteśmy serverless. No i nie tędy droga, więc jakby trochę przestroga, żeby raczej starać się robić te funkcje faktycznie tak rozbite z kilku względów. Raz, że to będzie działać lepiej i jakby łatwiej, bo będziemy mogli aktualizować tylko jedną funkcję, a nie cały system. A z drugiego względu takiego, że płacicie za czas i za RAM. I im te funkcje są mniejsze, tym mniej płacicie. Także warto to sobie rozdzielać. Taki przykład, bo fajnie sobie mówimy, że mamy jakąś usługę, która pozwala nam pisać kod, w którym się nie musimy martwić o skalowanie i płacimy tylko za to, kiedy ona działa, no to się musi chyba ciężko pisać, nie? To wiecie, nie ma nic za darmo. Zobaczmy sobie. No nie, akurat tutaj mamy tyle szczęścia, że wcale nie pisze się ciężko, po prostu pisze się funkcję, która przyjmuje parametry. W przypadku Amazona jest event, context i callback. I później ten callback uruchamia, żeby zwrócić odpowiedź. Także nie mamy jakiegoś dużego narzutu, jeżeli chodzi o to, jaki kod piszemy. Możemy po prostu pisać kod praktycznie tak samo, jak pisaliśmy do tej pory.
taka funkcja, ja może otworzę jeszcze, jak to wygląda, bo możemy to robić profesjonalnie, w sensie tak produkcyjnie, to piszemy to w swoim IDE i mamy komendy, które mówią, proszę wdróż mi tą wersję na serwer, albo zrollbackuj mi tą wersję, albo przepnij mi API Gateway na tą wersję. Natomiast do takiej pierwszej zabawy, jakbyście chcieli sobie spróbować, to w ogóle jest edytor wbudowany w stronę Amazona i w Azure tak samo jest. I po prostu sobie w przeglądarce edytujecie, możecie klikać save, test i zobaczyć, jak to się zmienia. A zmienia się od razu, nie ma tam jakiegoś czasu potrzebnego na deploy. Więc tak to wygląda w Amazonie. Później możemy sobie kliknąć do góry tam test, otagować wersję i zrobić masę innych rzeczy. Natomiast wywołanie poza testem możemy też zrobić, jeszcze API Gateway, który pokazuje, jak to jest wpięte, żeby wystawić to na świat. Definiujemy po prostu pod jakimi adresami, pod jakimi metodami, co ma być uruchamiane. I jeżeli startujemy ze startupem, to najpierw możemy sobie tutaj gdzieś tam w Integration Request zdefiniować, że on ma zwracać MOCI, a jak zaimplementujemy, to możemy odpalać po prostu naszą Lambdę. I później możemy to wywoływać bezpośrednio na przykład CURL-em z konsoli. Mamy HTTPS-a od razu. Pierwsze po Amazon AWS.com jest stage, który mamy. To też można skonfigurować, można wydawać jakby jedną wersję funkcji podpinać do staging czy testing, a inną do prod. I później mamy ten adres, który zdefiniowaliśmy sobie krok wcześniej, czyli hello world. I odpowiada. Taka funkcja, z tego co pamiętam, wywołanie trwa mniej więcej 20 milisekund. Czyli płacimy za 100 milisekund. 128 gigabajtów RAMu oczywiście, 128 megabajtów RAMu oczywiście wystarcza. Natomiast może jakby nie byłoby raczej wygodne pisanie takich dużych systemów i tam w tej konsoli Amazona webowej, tylko raczej się to automatyzuje, pisze się tak jak każdy normalny projekt, który trzymamy w repo. I żeby tego nie pisać za każdym razem, mamy to zautomatyzowane przez biblioteki i frameworki. Pierwszym takim jest Apex. No, tam po prostu sobie w katalogach piszemy nasze funkcje i możemy wdrażać wybrane funkcje, rollbackować, podpinać do różnych stage'ów. Natomiast Apex ma jedną taką ciekawostkę, którą jakby zyskał przewagę nad innymi. To raczej nie jest najpopularniejszy framework, ale można go rozważyć z jednego powodu. Ponieważ pozwala uruchamiać inne języki niż te wspierane oficjalnie przez AWS Lambda. Na przykład można odpalać sobie Go. A robi to tak, że odpala Node.js-a, który odpala proces z Go. Ale działa, a jak prowadzą obsługę Go, to będzie można się przesiąść. Najpopularniejszy, z tego co kojarzę, serverless. I on w sumie robi to samo co Apex. Piszecie sobie kod i pozwala wam wdrażać, rollbackować i podpinać do różnych wersji. Natomiast nie pozwala na to co Apex, czyli pisać w innych językach, ale na razie nie pozwala, natomiast obiecują, że będą pozwalać wdrażać ten sam kod, który napisaliście do innych providerów serverless. Czyli będzie można wdrożyć też w Azure i będzie można wdrożyć w Google Cloud Functions lub alternatywach, które powstaną, bez modyfikacji kodu, po prostu będzie się zmieniało konfigurację projektu. Jeszcze jeden ciekawy framework do pisania, to jest Claudia.js. No tak samo, piszecie sobie funkcje w katalogach i później je możecie wdrażać. Natomiast Claudia ma dwa feature dodatkowe. Jeden to jest taki, że ma dodatkową bibliotekę do pisania botów i wy piszecie na co ma odpowiadać jak, a ona automatycznie konfiguruje, żeby to działo z Messengerem Facebookowym, ze Slackiem i z kilkoma jeszcze innymi komunikatorami. Też z Twilio, także na SMS-y może równie dobrze odpowiadać. I drugi feature, trochę odnoszący się do tego ostatniego slajdu z architektury, pozwala wrzucić całe aplikacje w Express do serverless, do AWS Lambda. Oni też wspierają tylko AWS Lambda, tak jak Apex. A tak wygląda funkcja napisana z tą ich biblioteką do botów. Bawiłem się, nie skończyłem, bo zabrakło mi czasu, w takiego bota na Messengerze, do którego piszemy co teraz i on nam odpisuje, jakie wykłady są na Boiling Frogs teraz, albo co następne, czy tam co zaraz i będzie odpowiadał
co będzie za chwilę. I tutaj po prostu jest, nie ma jakiegoś NLP czy AI, ale jeszcze nie widziałem wtedy prezentacji Andrzeja, więc poprawię to jutro z rana. Natomiast po prostu switch case, tak, na jakie pytanie co ma odpowiadać. I zobaczcie, że ta Claudia zdefiniowała masę różnych endpointów w moim API i dostosowała tak, żeby ta funkcja odpowiadała na różne komunikatory, które są podpięte. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, już nie frameworkiem, ale jeżeli planujecie zrobić Facebooka, to pewnie przydatnym, jest OpenWhisk. To jest open source'owa implementacja do infrastruktury serverless, czyli możecie odpalić taką infrastrukturę na swoich serwerach fizycznych. I ona jest o tyle fajna, że to jest IBM-u twór. IBM udostępnia clouda serverless, czy z Function as a Service, tańszego od AWS Lambda, na który możecie odpalać. Jak się rozrośniecie do jakichś rozmiarów, w których stwierdzicie, że wolicie to mieć u siebie na serwerach, to tylko instalujecie OpenWhisk i przenosicie kod. I podobnie Iron.io. To w ogóle można chyba w Dockerze odpalić sobie i wtedy w tym Dockerze inne kontenery z waszymi funkcjami będą odpalały te funkcje i skalowały się automatycznie. Natomiast tylko taki komentarz do OpenWhisk, do Iron.io. Trochę mi się to kłóci z tą filozofią, bo jak ja zaczynam robić te Function as a Service, to ja się nie chcę zajmować tymi serwerami i w sumie nie wiem, po co miałbym to odpalać na moich serwerach. Chyba że mnie, nie wiem, prawo mnie zmusi, a nie będę chciał przepisywać całego kodu. Jakie są benefity? Przede wszystkim, tak jak pokazałem, bardzo łatwo się tego nauczyć. Jeżeli piszecie w jednym z tych czterech języków, to praktycznie nic nie musicie się nowego uczyć, jeżeli chodzi o kod, tylko możecie od razu siadać i pisać. Dzięki temu, że nie ma jakiegoś narzutu do uczenia się, a też nie musicie czekać, aż ktoś wam aktywuje usługę, tylko to można wyklikać w ciągu minuty, możecie bardzo szybko wdrożyć taki pierwszy prototyp, czy w ogóle działający serwis. Jest trochę takich badań tam na tym slajdzie z cenami, były dwa linki, które pokazują, jak wygląda koszt utrzymania tego na EC2, a na Lambdzie. I w większości, znakomitej większości, wychodzi to znacznie taniej. Miałem nie wspominać o mikroserwisach, ale mam zapisane, że się fajnie się zgrywa z taką architekturą. Przede wszystkim też macie dwie rzeczy jakby gratis. Jedna jest taka, że teoretycznie nie ma szans, że ta funkcja się nie uruchomi, jeżeli kod jest dobry. A druga jest taka, że macie to wszystko logowane i możecie sobie wpiąć alerty na błędy i reagować bardzo szybko na to. Chociaż nie powinno się to zdarzyć w ogóle. Bardzo łatwo się skaluje, no bo nie musicie nad tym w ogóle pracować. No i taka zaleta też podobna do mikroserwisów. Z racji tego, że te funkcje są małe, to bardzo łatwo jest je wciskać do sprintów sobie na przykład, bo no ciężko jest wykroczyć funkcją poza jeden sprint czy jakąś iterację. Wszystko ma jakieś wady. W przypadku serverless i function as a service jedną z części wymienianych jest vendor lock-in, no bo jak zaczniecie pisać pod API Amazona, no to jesteście przywiązani do API Amazona. Ale jak sobie popatrzycie, jakby z dwóch stron można rozpatrywać, bo jest ten framework serverless, który załatwia to za was i nie musicie się o to martwić, ale kurczę, tam są trzy parametry, z czego pierwszy to jest to, co leci w post, w kontekst możecie pobrać adres URL i dodatkowe informacje i jest inny sposób zwracania danych. W ogóle bardzo łatwo jest to sobie oddzielić w kodzie, w ciągu kilku sekund dosłownie, także specjalnie bym się tym nie przejmował. No tak samo jak w mikroserwisach, jest jakiś narzut na komunikację, no bo funkcja wywołuje inną funkcję albo coś się kolejkuje, natomiast to działa wszystko w sieci i najczęściej jednego dostawcy clouda w jednym DC, pewnie jest zoptymalizowane też w ramach DC, więc działa to szybko. Cold start to jest największa wada dla niektórych. Szczególnie w przypadku Java to się objawia, ponieważ jeżeli macie więcej zapytań i trzeba dostawiać kolejne kontenery do uruchamiania tych funkcji, to postawienie maszyny Java, uruchomienie trwa chwilę.
I pomimo, że on na przykład odpowiada 20 milisekund, to w kolejnym przypadku znowu was skasuje za 20 milisekund, ale odpowiedź będzie trwała na przykład 3 sekundy, bo musi ta maszyna wstać. I wiem, że niektóre startupy, które korzystają z serverless, mają... Można w ogóle wpiąć funkcję serverless, która jest uruchamiana na przykład co godzinę. I oni, żeby nie było takiej sytuacji, że któraś funkcja nie jest obsługiwana aktualnie przez żaden żyjący kontener, sami siebie pingują po prostu, żeby Lambda ich nie ubiła. Dosyć ciężko można powiedzieć, że się testuje to lokalnie, ale to podobnie jak z tym vendor lock-in, ponieważ po prostu serverless akurat umożliwia z konsoli odpalenie bez wgrywania, ale Claudia.js już nie umożliwia odpalenia tej funkcji bez wgrywania na serwer, tylko trzeba to samemu obsłużyć w testach. Natomiast to też jest do przeskoczenia bez problemów. No i są takie case'y, gdzie na przykład wasz serwer działa cały czas pod obciążeniem, cały czas używa RAMu i wtedy to raczej nie będzie zbyt opłacalne. Więc może lepiej mieć maszynę i dostawiać ewentualnie kolejne maszyny. Fajne use case'y, tak żeby pokazać, gdzie w praktyce można to użyć. Pierwszy, strony głównie statyczne, bo możemy sobie większość kontentu statycznego wrzucić na S3, przez CloudFront wystawić przez CDN-a, a obsługiwać tylko te na przykład zakup w sklepie przez serverless. Możemy też streamowo przetwarzać logi i Airbnb tego tak używa. Jest w ogóle dostępny kod na GitHubie, którym oni przetwarzają jakby framework do przetwarzania logów czy streamów danych w czasie. Procesowanie uploadów, na przykład generowanie miniaturek. Równie dobrze możecie mieć stronę statyczną, która wrzuca tylko pliki na S3, a cała magia dzieje się sama. No i taki fajny use case, który jak pisałem tą prezentację, kupiłem sobie książkę na eBook Point, a mieli promocję i wszyscy w Polsce kupowali książki na eBook Point i musiałem czekać chyba ze 4 godziny, aż oni mi wstawią watermarka i udostępnią do pobrania tą książkę. No kurczę, zapłaciłem im tam, nie wiem, 3 dychy za jedną książkę i 3 dychy za drugą, to mogliby zapłacić te 0,0000 coś tam dolara i odpalić to w takiej AWS Lambda chociażby, żeby dodać tego watermarka i udostępnić mi tą książkę w ciągu kilku sekund. Więc moja opinia jest taka, że widzę takie use case'y, gdzie jest to mega dobry wybór i warto na pewno pójść w tym kierunku, ale wątpię, aby opłacalne było przepisywanie po prostu niektórych, czy wdrażanie każdego kawałka kodu w ten sposób. Jestem natomiast ciekaw waszej opinii i jeżeli macie jakieś fajne use case'y albo macie pytania, to chętnie na nie odpowiem. Cześć. Hej. Cześć, dzięki, bardzo fajna prezentacja. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze porozmawiać trochę o tych ukrytych kosztach właśnie na serwerach Lambda. Ponieważ rozmawiałem ze znajomym i on wspominał, że jest jeszcze jakaś aplikacja do monitorowania właśnie tego API Gateway i że ona też generuje koszty, żeby monitorować, czy te endpointy działają, czy nie działają i że to też właśnie nie uwzględnili jakby na samym początku w kosztach. Na pewno z tego przykładu, gdzie było 2,1 miliona zapytań, tylko nie wiem, czy się tak wycofam daleko, o jest. Tutaj jest CloudWatch, $1.5. To są te logi. Ja zobaczę, jeżeli mnie nie wylogowało, to jestem w stanie sobie zobaczyć tutaj monitoring mojej funkcji, akurat nie była wywoływana. Mogę wejść w CloudWatch i po prostu to jest w sumie bardzo niska opłata za to, co ci oferuje, bo masz czas odpowiedzi, masz ilość RAMu zużytego, czy w ogóle ilość wywołań, ilość 500, ilość 400. Coś się słabo ładuje, ale generalnie można i podejrzeć każde wywołanie i jakby wykresy z tego stworzone. Także koszta ukryte jakieś są. Jeszcze możesz sobie na przykład wpiąć alerty na te logi, tak? Jeżeli za dużo 400 czy 500 reagować na to, ale to są bardzo niskie koszta i wydaje mi się, że jakby sumarycznie ten koszt i tak w większości przypadków jakby będzie to opłacalne.
Wspominałeś, że można zapisywać tam pliki, czy w ogóle korzystać z bazy danych. Nie mamy do niej licznego dostępu i zastanawiam się, jak jest z bezpieczeństwem danych przechowywanych w bazie. Ja w ogóle nie korzystałem nigdy z tego, z tej bazy danych Amazona i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli, jak się bawiłem tym DynamoDB, ponieważ definiujesz sobie tabele, tak to nazywają. Ja nie wiem, czy ten kod może być troszkę nieczytelny, nie? Za mały. Ale po prostu robisz require w Node na DynamoDB i tworzysz sobie połączenie i w sumie nawet się nie musisz zajmować, na jakich danych on się ma autoryzować. On po prostu w tych uprawnieniach amazonowych IAM, tak, definiujesz, co ma do czego dostęp i wtedy Amazon wie, że do tej tabeli ma dostęp taka funkcja. Także troszkę jest to też zdjęte z twoich barków. W ogóle, jak sobie uruchomisz taki, ten serverless w AWS-ie, to oni mają taki katalog przykładów, między innymi z dostępem do bazy danych i różnymi, z S3 i tego typu elementami. Tak jeszcze kontynuując ten temat z bazą danych, rozumiem, że w tym momencie Amazon też zajmuje się skalowaniem tej bazy danych, shardowaniem jej, przerzucaniem tak. Między na przykład też data center na przykład, kiedy na przykład requesty by zaczęły przychodzić z Azji, tego typu scenariusze też jakby są wtedy przewidziane, czy możliwe do skonfigurowania? To znaczy, jeżeli chodzi o same funkcje i ich lokalizację, to możesz zdefiniować, gdzie ma być uruchamiana. Plus jest teraz w beta taka wersja Edge, która jest jakby jeszcze bliżej, jeżeli chodzi o końcówki połączeń, żeby odpowiadać jeszcze szybciej. A jeżeli chodzi o shardowanie baz danych, no to ciebie to nie interesuje. To jest baza danych, na przykład ich RDS, czyli MySQL ich, do 2014 któregoś tam miesiąca miał limit, że jedna instancja może mieć maksymalnie 2 terabajty danych. Ale oni w 2014 ten limit znieśli z nowych instancji, więc dosyć długo nie musisz się tym przejmować, o ile w ogóle. Cześć, tutaj. Wspominałeś o opłatach, prawda? Tutaj o tych opłatach za AWS-a i tak dalej. A jak z tymi innymi, tymi narzędziami, które pomagają ci w tworzeniu, na przykład z tym serverless.com i innymi, one są jakoś płatne, czy one są... Wszystkie są za darmo. Wszystkie są za darmo. Tak. I one jakoś integrują cię też z tym, ewentualnie te, które umożliwiają ci przenaszalność tego kodu, one jakby przekazujesz te uprawnienia do niej? Serverless, on ci gwarantuje przenaszalność kodu, ale nie na dzień dzisiejszy. Więc on na dzień dzisiejszy działa tylko z AWS Lambda. Ale to jest za darmo, po prostu przy pierwszym uruchomieniu podajesz mu, tworzysz mu użytkownika w AWS-ie, dajesz mu uprawnienia i on wtedy, bazując na tym użytkowniku, wykonuje te wszystkie akcje za ciebie. Uprawnienia w Amazonie są dosyć ciężkie, więc minusem tego jest, że musisz mu dać pełne uprawnienia do twojego konta w AWS-ie. Ryzykowne, ale generalnie to jest open source. Wszystkie te projekty są open source'owe, jakby nie wspominałem o zamkniętych projektach, więc można sobie podejrzeć teoretycznie, czy coś tam nie robią z tymi twoimi danymi dostępowymi. Bo ja myślę, tak się zastanawiam, bo to jest raczej dość świeże i nie wiem, jak długo z tym pracowałeś, ale jakby pytanie mam odnośnie tego, czy miałeś sytuację, że się jakby API do tych funkcji zmieniło, że wszystko ci się działało jednego dnia i nagle się okazało, że był update gdzieś w Amazonie czy w tej Lambdzie i nagle się przestało sypać, zaczęło sypać. Dobra, a jeżeli chodzi o to, ile pracowałem, to musiałbym powiedzieć, że praktycznie zero. Tyle, co testowałem pod kątem tej prelekcji i pod kątem projektu, który chcemy wykorzystać, serverless w nim. Natomiast jeżeli chodzi, przypomnij mi drugie pytanie. Czy były jakieś zmiany? Zmiany, okej. Okay. AWS Lambda jest mega stabilne i to będzie, to łatwo pokazać, bo jak sobie wejdę w to, jak ta funkcja jest uruchamiana i tu mam konfigurację, to zobacz, że działa na Node 4.3, który nie jest najświeższy. I oni bardzo, bardzo długo trwa wdrożenie nowych wersji u nich i jest to dosyć mocno sprawdzone. Odmiennie jest z Google Cloud Functions, który jest teraz w alfa chyba, albo w closed beta.
Tam jest też rozliczanie za gigahercosekundy osobno wydzielone i tam to API jest wszędzie, pisze, że wszystko się może zmienić. Także nie wiem, na ile się zmienia, ale teoretycznie może. A Lambda jest stabilna już. Jest od chyba roku jest stabilna. To niestety, z tego co widzę, koniec czasu na pytania, ale ja jeszcze się będę kręcił gdzieś tutaj, więc jakbyście mieli pytania, to chętnie odpowiem. I zapraszamy teraz was do audytorium na pożegnalne informacje, pewnie o after, może jakieś tajemnice będą, nie wiem. Dzięki. Dokładnie tak.